A więc tak, moi drodzy, wszyscy go już chyba dobrze znacie. Motocykl Kayo K2 został nieco zmodyfikowany w moim garażu. Zobaczcie, zmieniłem przedni błotnik. Kayo dostało błotnik od rasowego motocykla Enduro, od mojej Bety X-Trainer. I powiem wam, że z takim błotnikiem ten motocykl wygląda naprawdę dużo lepiej. Wygląda dużo poważniej. Innymi słowy mówiąc, wygląda prawie jak dorosły motocykl. Bo błotniczek, w który był wyposażony Kayo fabrycznie, może tego nie będzie tak widać w kamerce. Nie, tego nie widać w kamerce, słuchajcie, ale ten błotniczek fabryczny był strasznie mały i ten motocykl przez to wyglądał, jakby był motocyklem stworzonym dla przedszkolaka. A z tym błotnikiem wygląda już naprawdę dobrze. Drugą rzeczą, jaką wywaliłem z motocykla, to lampa. Pomimo tego, że lampa świeci fenomenalnie, świeci bardzo dobrze, to tak naprawdę nie jest mi w motocyklu do niczego potrzebna. Motocykl Beta posiada lampę, ja motocyklem Kayo nie będę jeździł po zmroku, po co mam ją rozwalić, więc zamiast lampy został założony taki plastron. Myślę, że wygląda równie dobrze, a może nawet lepiej niż fabryczna lampa. Kolejną rzeczą, jaką tutaj dołożyłem, to zobaczcie, osłona pod silnik. Co prawda jest to osłona plastikowa, ale wykonana z bardzo solidnego plastiku, bo jest to osłona, moja fabryczna osłona od Bety. Ci, którzy oglądają kanał, wiedzą, że Beta w tej chwili jeździ z takim karapaksem, ale fabrycznie była wyposażona właśnie w tą plastikową osłonę, którą w tej chwili otrzymało Kayo. Co tutaj jeszcze? Ramę po obu stronach, zobaczcie, owinąłem tutaj taką czarną taśmą typu power tape, tak aby tej ramy nie schłostać butami. Tylny zacisk hamulca, zobaczcie, założyłem tutaj taką osłonę, taką plastikową też osłonę, i ta osłona pasuje idealnie od motocykla Honda CRF, Honda CR, tak mniej więcej z lat 2004-2005, to na pewno taka osłonka idealnie pasuje. Ja mam jeszcze jedną albo dwie takie osłony, więc jeśli ktoś chciałby sobie doposażyć swojego Kayo w taką osłonę, może się do mnie w tej sprawie zgłaszać. I jak już jesteśmy tutaj przy tylnym kole, to od razu wam pokażę, że Kayo dostał inną oponę, większą. Co to znaczy większą? No po prostu szerszą, bo wcześniej była fabrycznie była 110, a w tej chwili, niech ja tylko zerknę, co my tutaj mamy. Tak, a w tej chwili jest założona opona 120x90-18, opona marki Dunlop. Kolejna rzecz, jaką zmodyfikowałem, to zmiana poszycia siedzenia. To znaczy stare, fabryczne poszycie jest pod spodem, natomiast na to fabryczne założyłem takie, dużo lepiej trzymające i dużo solidniejsze. Nie jest go tak łatwo przebić na żadnych gałęziach, bo to fabryczne było, powiem wam szczerze, dość delikatne. A z tym mam pewność, że na pewno nic złego mi się nie stanie. Z takich dodatkowych może bajerów wyrzuciłem tutaj tą rurkę, która wychodziła z baku, i dałem odpowietrznik. Wróć, nie odpowietrznik. No taki zaworek, taki wentylek, jaki stosuje się w innych motocyklach również. Poducha z napisem Kayo została wymieniona na inną. No cóż, ta mi się trochę bardziej podoba. Motocykl jest już po dotarciu, więc założyłem tak zwany licznik motogodzin, tak abym mógł
wszystkie prace serwisowe typu wymiany olejów, regulacja zaworów i tak dalej, tak abym te prace mógł wykonywać na czas. Jeśli chodzi o prace zabezpieczające instalację elektryczną, to wszystkie te prace pokazałem Wam w jednym z poprzednich materiałów, więc tutaj już o tym nie będę wspominał, nie będę o tym mówił. Chyba taką ostatnią modyfikacją, jaką zrobiłem, to modyfikacja tej nóżki do stawiania motocykla, ponieważ fabrycznie po złożeniu nóżka była mniej więcej w tej pozycji, co niezbyt mi się podobało. Stwierdziłem, że jest to pozycja zbyt poziomo i po modyfikacji, po pewnej małej modyfikacji, ta nóżka jest w tej chwili zadarta bardziej do góry. Co też takiego trzeba było zrobić? Wystarczyło podpiłować tutaj tylko, zobaczcie, podpiłować pilnikiem lub diaksem w tym miejscu, tak aby po prostu nóżka miała możliwość składać się troszkę bardziej. Oczywiście musiałem również troszkę tutaj dogiąć bardziej tą sprężynę, bo była luźna, natomiast w tej chwili już jest wszystko cacy. Motocykl otrzyma ode mnie na pewno jeszcze kilka gadżetów, natomiast teraz już zabieram się za wymianę oleju w silniku. Tak jak mówiłem, jak wspominałem, wymiana oleju w tym silniku powinna być banalnie prosta, a więc tak naprawdę potrzebujemy tylko i wyłącznie takiego klucza nasadowego 24, być może jakichś takich sprytnych kombinerek, bo tam będzie trzeba wyciągnąć filtr, jakiegoś pojemnika na stary olej, zużyty olej, nowy olej, no i przyda się oczywiście jakaś szmata. To będzie, słuchajcie, pierwszy raz, kiedy będę wymieniał olej w tym silniku, więc jeśli popełnię jakiś błąd, to oczywiście mnie o tym informujcie, ależ ten silnik wygląda na schłostany. Nie wiem, czy on jest taki brudny, czy już taki porysowany, ale nieważne. I tutaj, słuchajcie, kluczem 24 odkręcam tą śrubę. Pozwolę, aby olej swobodnie wylał mi się tutaj w obudowę. Pod spodem obudowy mam taką zrobioną specjalną dziurkę. Mam nadzieję, że ten olej przez tą dziurkę, spróbuję wam ją pokazać, o ile mi się to uda za chwilę, że ten olej przez tą dziurkę będzie się lał. O, zobaczcie, odkręciłem, olej wygląda na dość zużyty, wygląda na dość metaliczny, a tutaj wewnątrz, już to widać, jest jakaś sprężyna, którą wyjmuję teraz ostrożnie. Ta sprężyna zapewne trzyma ten filterek, który jest wewnątrz. O, zobaczcie. Widzicie? Olej tutaj mi ścieka do pokrywy pod silnikiem. W pokrywie mam taką dziurkę zrobioną i ładnie, wszystko ładnie spływa do pojemnika na zużyty olej. Ja za chwilę jeszcze przechylę motocykl, tak aby ten olej swobodnie wyciekał. O, po wyjęciu tego filterka, oczywiście trzeba to robić bardzo delikatnie, bo ten filterek jest zrobiony z takiego sitka i to jest dosyć takie, że tak powiem, miękkie i delikatne. Teraz przyda się jakaś szmata. Filterek na pewno będę chciał wypłukać, przepłukać, tak aby był czyściutki, więc za chwilę to zrobię, za chwilę do tego dojdziemy. Niech ten olej sobie teraz tutaj spokojnie wycieka. Najlepiej by było, gdyby olej był ciepły. Wtedy zlewałby się dużo szybciej. U mnie jest zimny, ale widzę,
że idzie to całkiem sprawnie. Ja teraz, słuchajcie, spróbuję przechylić trochę motocykl. Tym sposobem zlewamy olej tak do tego momentu, aż całkowicie przestanie lecieć. Jakaś szmata, słuchajcie, robi dzisiaj furorę, bo znowu się przydaje. Olej sobie tam spływa, olej sobie tam ścieka, natomiast ja, tak jak mówiłem, wyczyszczę sobie to sitko, które stanowi tutaj filtr w tym silniku. Zobaczcie, ono wygląda w ten sposób. Nie było tutaj żadnych opiłków, nic niepokojącego mi się tutaj nie pojawiło, więc olej już zleciał z silnika. Wkładam teraz filterek, zakręcam z powrotem korek i będę nalewał nowego oleju. No i co? Teraz przyszedł moment na poskładanie wszystkiego do tak zwanej kupy. Pamiętajcie tylko, jak to było, żeby nic nie pomylić. Składamy wszystko po prostu w odwrotnej kolejności do tej, w której demontowaliśmy. Przykręcam dekielek. Przypominam, klucz 24. Trzeba uważać, no, żeby nie zerwać tego gwintu, choć trzeba by było być naprawdę uzdolnionym, żeby zerwać gwint, bo jest on dość solidny. No i tak, teraz pozostało mi już tylko nalanie świeżego oleju. Świeżego oleju dolewamy tutaj z drugiej strony silnika. Tutaj mamy taki bagnet, a zarazem otwór do nalewania oleju. I ktoś mógłby teraz zapytać, a ile tego nowego oleju trzeba wlać? Można by się było oczywiście pobawić i sprawdzić, ile starego oleju spuściłem z silnika, ile tego oleju Chińczyk wlał, ale ja od tego mam bagnet, żebym nie musiał takich rzeczy robić. Mam tutaj teraz litr oleju. Wlewam go przez ten otwór do silnika i co jakiś czas po prostu będę kontrolował na bagnecie jego poziom, tak aby nie było ani za dużo, ani za mało. Dla początkujących dodam tylko, że na bagnecie tutaj jest taka jakby podziałka: minimum i maksimum. Najlepiej, jeśli tego oleju będzie do połowy lub ewentualnie nie więcej niż do maksimum. Pamiętajcie, żeby motocykl podczas pomiaru poziomu oleju najlepiej stał na dwóch kołach, nie na żadnym stojaku z kołem podniesionym do góry, jednym czy drugim, tylko oba koła spoczywają na ziemi. Dolewamy oleju i za chwilę będę sprawdzał poziom tego oleju w silniku. Olej mam zimny, w związku z tym jest dość gęsty i potrzebuje troszkę czasu, aby go nalać. Nalałem litr oleju, a pokażę wam teraz, jak wygląda ten stary olej. Zobaczmy, co tutaj widać. Sprawdziłem, słuchajcie, dla pewności. Przelałem jeszcze ten stary olej do tej pustej litrowej butelki po świeżym oleju. Okazuje się, że oleju w silniku był 1 litr. Natomiast zobaczcie, ja nie wiem, czy to będzie widać, jaki on ma kolor, ale on jest taki grafitowy, taki dość mocno metaliczny. To była chyba najprostsza wymiana oleju, jaką w życiu robiłem, także wielki plus
dla Kajo K2 za to, że nawet dziecko będzie potrafiło wymienić sobie olej w tym motocyklu. Więc jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście dbali o swoje maszyny. A w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.